30 osób. No tak. One miały nawet ponad 4 metry długości, ale niestety się najczęściej łamią. No ten tak. drugi od góry jest cały, kompletny, ale jest z małego mamuta. Aha. Mam teraz jeden nowy cios, który ma prawie 170 cm, jest kompletny, ale się suszy, jest teraz, że tak powiem, to musi być owinięty streczem, folią tam jakimś. Akurat zapakowane, bo są dwa zęby, one były aż na uniwersytecie we Wrocławiu opisywane i okazało się, że to są zęby lwa jaskiniowego, czyli też taka bardzo duża rzadkość, ciekawostka, można powiedzieć, szczególnie tu na naszym terenie. Nie, tak, nie są to kły oczywiście. Ale to musi pan wyeksponować, bo tak, skoro to są takie... No tak, tak, trzeba. I to też na naszym terenie znaleziono. Tak, tak, oczywiście. No, jeszcze jakieś tam poroże reniferów, poroże łosia, powiedzmy, te drapieżniki, typu wilki. Tu nawet jakieś dziku ogólnie jest dość sporo różnych kości. Taka wyjątkowo nie jest od nas, tylko z Wisły. Także chociaż kości bizonów mam dość dużo jeszcze, tylko że też już no, niestety nie ma miejsca. Nie? Aha. Nie zatonęło tam. No ale tu mamy takie niezwykle w ogóle no, fenomenalne, no, też wszystko zachowane. Taki, jak taki szczupak. No. No, taka ryba bardzo podobna do szczupaka, gatunek już. Ale na przykład ta, czyli pałasz ogoniasty, żyje współcześnie, najbliżej nas w Hiszpanii obecnie, kiedy żyła u nas praktycznie. Prawda? Czyli taka ryba podobna do węgorza trochę bardziej. Aha. Z tym, że to była ryba wstęgowa, czyli jeszcze ryba płaska. Witam serdecznie na naszym nabożeństwie domowym w niedzielę 24 października, 21 niedzielę po Trójcy Świętej. Bardzo serdecznie cieszę się, że jesteśmy tutaj, tu w Dynowie, u naszych drogich państwa Kaczorowskich. Niech Panu się raduje świat. Niech każdy służy Jemu rad. Przed Jego świętą zwierzcie twarz. Poznajcie, że Pan to Bóg nasz. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczniemy nasze nabożeństwo odczytaniem i wysłuchaniem fragmentu psalmu 19, który jest zatytułowany Wspaniałość stworzenia i prawa. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę, postanowienia Pana są sprawdzone, niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne, pocieszenia pocieszają serce. Przykazanie Pana jest wyraźne i otwiera oczy. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł. W imieniu Bożym idźmy drogą, co do Syjonu wiedzie nas. Pielgrzymi spieszcie zewsząd mnogo, przystało nam wędrować wraz. Bo miło w gronie wiernych iść, by Panu Bogu oddać cześć. Niestety tak jest, że niektórzy ludzie albo większość ludzi chcieliby wierzyć, że świat podzielony jest na tych dobrych i na tych złych, a kolorami podstawowymi to biel i czerni. Owszem, jest dobro, jest zło na świecie, ale popełniane są one przez ludzi, których czasami stać na dobro, a czasami nie. Wolą wygodę, obojętność i ucieczkę od problemu. To zaś jest już przyzwoleniem na zło. Więc kiedykolwiek liderzy światowych mocarstw zaczynają usprawiedliwiać swoje decyzje i postępowania przy pomocy standardów moralnych, to można być pewnym, że tkwi w tym jakiś fałsz.
A gdy zaczynają postrzegać siebie jako całkowicie czystych moralnie, a stronę przeciwną jako całkowicie złych, to chyba nastał czas, by zacząć budować schrony. Moi drodzy, wysłuchajmy teraz słów ustanowienia sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Nasz Pan Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany, wziął chleb, pobłogosławił, podziękował, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie, ilekroć jeść będziecie, na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich, pobłogosławił, podziękował i dawał swoim uczniom, mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Nasz Pan zaprasza nas wszystkich do swojego stołu słowami: chodźcie, bo wszystko jest już gotowe. Chleb, który błogosławimy, jest naprawdę społecznością ciała Chrystusa. Dziękujemy Tobie, Panie, za chleb życia. Amen. Jeśli jest, to jest chleb nowego przymierza. Niech On Cię prowadzi i niech On Cię strzeże. To chleb nowego życia i nowej wiary. Niech da Ci pokój. Amen. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, jest naprawdę społecznością krwi Chrystusowej. Dziękujemy Tobie, Panie, za kielich nowego życia. Amen. Bierz i pij to kielich nowego przymierza w krwi Chrystusowej. Niech On Cię błogosławi i niech Cię strzeże. Niech da Ci pewność, że Twoje winy są Tobie darowane. To kielich nowego przymierza, zawartego na znak pokoju, miłości i zażyłości wielkiego, świętego Boga z grzesznym człowiekiem, czyli z każdym z nas. Niech Cię prowadzi i strzeże. Amen. Posileni chlebem i winem, tym wszystkim, co sprawia, że chcemy być uczniami Jezusa. Idźmy w pokoju, błogosławieni Jego obecnością, miłością, pokojem. Amen. Niech strzeże nas Bóg, w opiece ma Bóg, po drogach naszych prowadzi. Bądź wodą, daj chleb, pustynne dnie, błogosław nas, naucz na co dzień. Bądź wodą, daj chleb, w pustynne dnie, błogosław nas już na co dzień. Bardzo serdecznie dziękuję za nasze nabożeństwo. Bardzo dziękuję. My też. Nareszcie podaliśmy sobie ręce. Tak. W tym czasie pandemii. Tak. Bardzo mi tego brakuje. No właśnie dlatego ja też.
zdecydowałam się, żeby przyjechać, bo też chciałam Państwa poznać, no, prawda? Bo coś innego to jest, jak się widzi kogoś online, czy jak się, nie wiem, tam przyjdzie na nabożeństwo do kościoła, gdzie jest mnóstwo ludzi, tak. Jednak. No ja nawet nie mam. Można powiedzieć, tradycji reformowanych, to nie organizujemy tak zwanej dedykowanych nabożeństw, prawda? Nie. Swojego brata, siostry, mniejszych, czyli koniec, to jest najważniejsze. No. No i mówię, no i piękne to podejście właśnie do ludzi, prawda, do tego wszystkiego, do tej różnorodności człowieka. To naprawdę, ja ale no, daje też ten soczek. Także tak, ja mówię. Zbyt się pani nie lęki, co tutaj mówić. No tak. Na to wychodzi, że tak jak patrzę po tych naszych braciach i siostrach, którzy są w parafii warszawskiej od 10, 5 czy 2 lat. Jednak wydaje mi się, że oni widzą Kościół Ewangelicki odbywany przez pryzmat Warszawy, mnie czy osób. To jest oczywiście, my tworzymy jednotę, różne zbory tworzą jednotę, ale się nie ma co przejmować, bo no tak jest jak jest. Najważniejsze. Ponieważ u nas każda parafia jest trochę takim samym sobie. No, niezależną taką samą. Do jakiegoś stopnia oczywiście każdy proboszcz nadaje to. Ale to też tak. Gdzieś, to takich parafianów, którzy w pewnym momencie się pojawili i oni też wymagają czegoś ode mnie już. No. Więc te wymagania na siebie wspólnie, prawda? I to jest znakomite, bo się, jak tylko jest, nakręcamy. No,